on. Jest prawie tak trudny, jak mój bębenek. Dobrze, George. George chyba jest za mały, żeby grać na akordeonie. Tato, czy w pudle są jeszcze jakieś instrumenty? Tylko róg. Zagram! Musisz bardzo mocno dmuchać. To nie tak powinno brzmieć. To niemożliwe! Może mnie uda się coś zagrać. To też nie brzmiało za dobrze. Myślę, że musi to zrobić ktoś tak silny jak ja. To też nie był dobry dźwięk. Peppa ma rację. Na tym nie można zagrać. Nieważne, tato świnko. Zostań przy akordeonie. Grasz na nim pięknie. Och, nie chwaląc się, gram całkiem nieźle. Zawsze lubiłaś słuchać. A ja zagram na skrzypcach. A ja na bębenku. Mama świnka gra na skrzypcach. Tata świnka gra na akordeonie. Peppa gra na bębenku. A na jakim instrumencie zagra George? George dymie w róg. Mamusia gra na skrzypcach, tatoś gra na akordeonie, a ja gram na bębenku. George też gra. Ładna Poli. Ładna Poli. Jestem sprytną papugą. Jestem sprytną papugą. Mamusiu, czemu Poli powtarza wszystko, co powie babcia? Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Poli. Witaj, Poli. Słodka mała papuga. Chodźcie wszyscy. Herbata. Peppo, George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. Peppa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam. Ale jesteś hałaśliwa. Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi Poli. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie. Hurra! George, powiedz coś do Poli. George jest troszkę onieśmielony. George doskonale się bawią z papugą Poli. Ja jestem Peppa. Ja jestem Peppa. Peppa musi zgadnąć, gdzie George się schował. Znalazłam. Peppa znalazła George'a. George, znalazłam cię bez trudu. Teraz kolej Peppy, żeby się schować. Raz. Trzy. Pomogę George'owi liczyć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobrze, George, otwórz oczy. George musi zgadnąć, gdzie ukryła się Peppa. Aha. Peppa nie schowała się pod stołem. George, spróbuj poszukać jej na górze.
Pepy nie ma pod łóżkiem. Co to za dziwny hałas? Pepa nie ukryła się za zasłoną. I znowu ten dziwny dźwięk. Co to może być? George znalazł kryjówkę Pepy. George mnie znalazł. Teraz kolej taty na chowanie. To jest mój młodszy brat. Witaj, George. Chciałabym mieć takiego braciszka jak George. Naprawdę? Cześć, jestem pies Dany. To jest dinozaur? To jest zabawka dinozaur. A, dinosal. Cudownie. Dinosal. Dinosal. O, naprawdę przerażający. Cudownie. George to mój młodszy braciszek. Jest cudowny. Pepa jest dumna ze swojego młodszego braciszka George'a. Pokażemy George'owi, jak się maluje obrazki. George nie najlepiej maluje. Może w takim razie pomożesz mu? Tak, oczywiście. Mogę go nauczyć, jak rysować kwiatek. George, teraz cię nauczę, jak rysować kwiatek. Najpierw malujesz duże kółko. Nie, George, to nie ten kolor. Teraz możesz narysować płatki. George, nie taki kształt. Teraz malujesz łodygę i listki. Świetnie. George, wszystko zrobiłeś źle. Będziemy mogli pograć w grę komputerową Wesoły Pan Kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Pepo. Nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George. Tobie też nie wolno. Pepo, dość! Przepraszam. Pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato Świnko! Tato Świnko! Co się dzieje, mamo Świnko? Tato Świnko, czy naprawisz komputer? Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo Świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato Świnko. Tata Świnka zajmie się naprawą komputera. A może by tak go wyłączyć, a potem znowu włączyć? Tata Świnka naprawił komputer. Hurra, tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w Szczęśliwego Pana Kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę Świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. Pepo, dokuczasz George'owi? Ach nie, mamusiu, uczę go jak łapać piłkę. Serio? Wiem, jaka gra go nauczy łapać piłkę. Nazywa się Świnka w środku. Ha, ha, ha.
Peppa, weź piłkę i ustaw się tam, a ty, George, stań tutaj. Dobrze. Musicie rzucać piłkę do siebie i starać się mocno ją złapać. Ja będę świnką w środku. Mamusia jest świnką w środku. Łap, George. O, pudło. George złapał piłkę. Brawo, George. Teraz rzuć piłkę do Peppy. Już, rzucaj. O, próbuj. George nie może przerzucić piłki nad mamą świnką. Rzucaj, George. Podaj do mnie. Chłoptas, George. Też tak potrafię. O. Peppa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo. Złapałam piłkę, Peppo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Łap, George. George, łap. Peppa, George, widzieliście gdzieś okulary taty świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Nie, mamo. Peppa i George nie wiedzą, gdzie są okulary taty świnki. Okropne. Tata świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Peppo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. Peppa i George szukają okularów taty. Peppa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty świnki nie znalazła. O! George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. O! Sprawdźmy na górze w sypialni rodziców. Peppa i George szukają w pokoju mamy i taty świnki. George, uważaj! Nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Peppa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Peppa lubi opiekować się swoim młodszym braciszkiem George'em. George, poszukajmy większych kałuż. Peppa i George świetnie się bawią. Peppa znalazła małą kałużę. George wskoczył do ogromnej kałuży. Spójrz, George, tam jest naprawdę wielka kałuża. George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. Stój, George! Muszę sprawdzić, czy tu jest bezpiecznie. Dobrze, możesz tu wskoczyć. Nie płacz, George. Muszę cię pilnować.
Peppa i George świetnie się bawią w kałuże. Słuchaj, George, chodź, zawołajmy tatę. Wielkie nieba. Tato, tato, czy wiesz, co robiliśmy? Niech pomyślę. Czy oglądaliście telewizję? Nie, tatusiu. Kąpaliście się. A, wygrałam, tatusiu. O, sprytnie, Peppo. George? George, co ci jest? Dinozaur. George, zgubiłeś pana dinozaura? George zgubił pana dinozaura. Nie martw się, George. Znajdziemy pana dinozaura. To robota dla detektywa. Tato, kto to jest detektyw? Detektyw? To bardzo ważny ktoś, kto potrafi odnaleźć różne rzeczy. Ja to potrafię, tatusiu. Dobrze, Peppa będzie detektywem. George, jestem detektywem. I pomogę ci znaleźć pana dinozaura. Myślę, że detektyw powinien zadawać George'owi pytania. George, gdzie jest pan dinozaur? George nie wie, gdzie jest pan dinozaur. Detektyw próbowałby zgadnąć, gdzie może być pan dinozaur. Już wiem! Wiem, gdzie on jest! George zawsze ma pana dinozaura w czasie kąpieli. Na pewno zostawił go w wannie. Pan dinozaur nie schował się w wannie. O. Już wiem! Wiem, gdzie jest pan dinozaur! George ma go ze sobą, gdy się kładzie spać. On musi być w jego łóżku. Tak, na pewno tam jest. Pana dinozaura nie było w łóżku George'a. O! Może poszukamy w ogrodzie. Tak, w ogrodzie. Właśnie tam chciałam iść. Gdzie jesteś, panie dinozaurze? Chodź już, Peppo. Pa, pa, dziadku. Pa, pa, truskaweczko. Dziadek Świnka opiekuje się roślinką Peppy. Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało. Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek Świnka znalazł coś specjalnego. Truskawki! Dziadku, jesteśmy! Peppa i George przyszli znowu się pobawić. Dziadku, czy moja roślinka urosła? Tak! Spójrz! O, truskawki! Dziękuję, dziadku! Dziadku, możemy posadzić coś jeszcze? Tak! Teraz niech George coś wybierze. Tak, ty wybierasz, George. Weź marchewkę. Dziadku, George chce posadzić marchewkę. George, chcesz posadzić marchewkę? Nie. A co chciałbyś posadzić? George zastanawia się, co chce posadzić. Dinosaur. George chce posadzić drzewo dinozaurowe. Głuptas, George. Dinozaury nie rosną na drzewach. Zrób dokładnie to, co powiem. Twój czubek głowy i brzuszek. Dobrze, już nie masz czkawki. Sposób Peppy na pozbycie się czkawki okazał się nieskuteczny. George, wszystko zrobiłeś źle. Znam lepszy sposób, żeby wyleczyć czkawkę. Najpierw
podskocz 3 razy na jednej nodze. Teraz machaj rękami w górę i w dół i wystaw język. A teraz zamknij oczy i obróć się w koło 3 razy. Nowa kuracja Pepy nie przyniosła efektów. George nadal czka. Już wiem. Żeby wyleczyć świnkę z czkawki, trzeba ją przestraszyć. George, teraz cię przestraszę, ale pamiętaj, że to tylko zabawa, która ma cię wyleczyć z czkawki. Pamiętaj, ja tylko udaję straszną. Pepo, nie wolno ci straszyć George'a. On jest za mały. Przepraszam. Próbowałam wyleczyć George'a z czkawki. Czkawka George'a zniknęła. Dobrze. Gotowa? Do biegu? Start! Nie puszczaj mnie, tato. Spokojnie, trzymam cię. Doskonale sobie radzisz, Pepo. Trzymaj, tato! Pedałuj dalej! Pepa jedzie bez dodatkowych kółek. O, tato, udało się! Już sama sobie doskonale radzisz. Serio? Bardzo dobrze ci idzie. Umiem? Umiem jeździć. Widzicie? Widzicie? Sama umiem jeździć na rowerze. Dany, Suzy, Rebeko. Nie potrzebuję już dodatkowych kółek. Widzicie? Hurra! Ścigajmy się do dyni. Pepo, uważaj, moja dynia. Jestem pierwsza. Pepa nie patrzy, gdzie jedzie. Wielkie nieba. Pepa zmiażdżyła dynię taty świnki. Przepraszam, tatusiu. Rozbiłam dynię. Nieważna dynia. Dobrze, że nic ci się nie stało. Na przyszłość uważaj, gdzie jedziesz. Obiecuję, że będę uważała. Dobrze. No cóż, skoro dynia jest rozbita, to można zrobić z niej ciasto dyniowe. Uwielbiam ciasto dyniowe. Wiecie, dynia taty jest taka duża, że ciasta wystarczy dla nas i naszych przyjaciół. Hurra! George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Pepo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak. Włożyłaś do środka moje okulary? Nie. Swoje okulary masz na głowie. Więc tu są. Gapa, tatuś. Nie zgadłeś, co tam mam. No cóż, włożyłaś tam buty mamy? Nie. Znowu nie zgadłeś. To nie to. Pepa lubi sekrety. Mamo, nikt nie wie, co jest w moim pudełku. O, co masz, George? Zrobiłam też pudełko dla George'a. Trzyma tam sekretne rzeczy. Tylko George wie, co jest w środku. O! Pepa bardzo by chciała wiedzieć, co jest w pudełku George'a. Czy to twoja ulubiona zabawka, dinozaur? Nie. Zabawka George'a, jego dinozaur, wcale nie jest schowana w pudełku. To jest za trudne. Nigdy nie zgadnę. Pepa przestała lubić sekrety. Może, jak pokażesz George'owi, co masz w pudełku, to on pokaże ci, co ma w swoim. Dobrze, ale zrobimy to jednocześnie. To wspaniały pomysł. Liczę do 3, a wy pokazujecie, co macie w pudełkach.
Gotowi? Tak. Raz, dwa, trzy. George ma bębenek, a Peppa trąbkę. Ach, jak ślicznie. Tak, to bardzo ładnie brzmi. Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Peppa i George nie boją się błota. Możemy wskoczyć w kałużę? Proszę? Nie, nie chcę, żebyście się pobrudzili. O. Uwaga, dzieci. Ostrożnie, tato świnko. Och, spokojnie, wiem, co robię. Bądź ostrożny. Jeszcze kawałek, tato. Tato świnko, ta gałąź nie wytrzyma twojego ciężaru. Ach, nonsens. Nie jestem taki ciężki. Oj, a. Hurra! Tata świnka uratował latawiec. Oj. No, no. Wszystkich zachlapał błotem. To tylko błoto. Na szczęście tata świnka nic sobie nie zrobił i zdjął latawiec z drzewa. Mamo, jesteśmy brudni. Możemy się pochlapać? Oczywiście, już bardziej się nie ubrudzicie. Wasz tata musi się porządnie umyć. No, tak. Peppa i George uwielbiają skakać po kałużach z błotem. Mama i tata też bardzo lubią skakać po błotku. Wszyscy to uwielbiają. Skakanie po kałużach z błotem jest tak samo fajne jak puszczanie latawców. Popatrzcie, to idealne miejsce na piknik. Aha, jej, czuję się cudownie. Czy nie powinniśmy poćwiczyć? Najpierw coś zjem, a potem się zdrzemnę. Nie mam ochoty na gimnastykę. Myślę, że tata powinien poćwiczyć. Ma za duży brzuszek. Nie, masz racji, Peppo. Ale pogimnastykuję się chętnie, bo bardzo to lubię. Zjemy coś. Dobry pomysł, mamo świnko. Jestem głodny. Przepyszne. Ach, jestem zmęczony. Przecież chciałeś pobiegać, tato świnko. Później. O, tu jest staw i kaczki. Mamo, możemy je nakarmić? Tak, proszę, to reszta chleba. Peppa i George lubią karmić kaczki. Mamo, one wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To był ostatni kawałek. Wybacz, pani kaczko, nie mamy więcej chleba. Kaczki chciałyby jeszcze. Tak wygląda gimnastyka taty. Co? Powtarzam wam, nie mamy chleba. Zjadłyście wszystko.